Witam was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family i pewnie widzicie ten grajdą, który jest z tyłu za mną, a jeżeli go widzicie, nie sposób go nie zauważyć, to pewnie wiecie, co to będzie za film. Dzisiaj mamy takie ułatwiacze do kuchni, które zobaczyliście podczas filmu Jak urządzić kuchnię, żeby była ergonomiczna i wygodna. Tutaj wam go wrzucam i dodaję i pokażę wam jedną, dwie rzeczy, na które wydaliśmy pieniądze i były to totalnie bezsensownie wydane pieniądze, więc może też was to uchroni. Zapraszam do oglądania. Możemy sobie je, wiecie, wyciągnąć, no mniej lub bardziej wygodnie. Mniej wygodnie. Od góry można wyciągać. Zacznę od pierwszej rzeczy, która wzbudziła wasze szczególne zainteresowanie. Czyli to. Auć! Czaska! Patrzcie na to. Jaka drazga! Au, 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 oła! I jest to taki organizer na folię, na papier do pieczenia. Wkładamy sobie ją tutaj do środka, wyjmujemy, zaciskamy, tutaj mamy takie ząbki, przez co możemy urwać idealnie równy kawałek, grunt, żeby on, że ten papier toaletowy, włóżcie sobie tutaj papier toaletowy, klepnij się w ten głupi łeb. Grunt, żeby papier do pieczenia bądź folia aluminiowa była na ten wymiar. Tu jest jeszcze jakaś kieszonka, na którą nie znalazłam jeszcze zastosowania, aczkolwiek jeżeli macie jakiś pomysł, to wpiszcie w komentarzu. I to jest ze strony Emako, bardzo przydatne i funkcjonalne. To solniczka i pieprzniczka i to jest coś, co naprawdę jest przemyślane. Z jednej strony mamy pieprz, z drugiej strony mamy sól i młynki. My mieliśmy dwa takie młynki na sól i na pieprz, ale one cały czas syfiły. No bo jak się to odkłada, to coś tam się pierdyknie, cały czas było uwalone od soli i pieprzu. Natomiast to ma tutaj... Mają zatyczki tutaj na dole, przez co nie brudzą w szufladzie. To jest też taki ultra duży plus. I to jest też fajny pomysł na, załóżmy, prezent na parapetówkę. I to jest niepozorna mata. To jest taka mata z takimi wypustkami, jak widzicie. I to jest mata do pieczenia. I powiem wam, że jest to super gadżet, pomimo tego, że okropnie się to myje, beznadziejnie się to myje. Zarówno w zmywarce, jak i normalnie w zlewie myje się to bardzo źle. Natomiast jest to bardzo przydatne, ponieważ cokolwiek tutaj układamy, czy kurczaka, czy jakieś tam frytki, czy cokolwiek, jest ta wentylacja od spodu, przez co frytki na przykład nie są takie mlazgate, tylko są ładnie upieczone i chrupiące. Tak samo z kurczakiem, dodatkowo spływa jakiś tam tłuszcz z tego kurczaka na dół i ten kurczak w tym tłuszczu nie siedzi, tylko jest to po prostu pod nim, tak jakby. Fajna opcja. Duża. Ogromna jest ta herbaciarka, można ją kupić w mniejszej wielkości, sprawdźcie sobie wymiary. Ja kupiłam taką i mieści się tylko i wyłącznie na parapecie. No ale wszystkie te herbaty mamy posegregowane, tutaj są powkładane, wiecie, w osobne pojemniczki. Nie mam pierdyliarda opakowań w szufladzie, a przez to, że to jest zamykane, ta herbata dalej jest po prostu świeża i aromatyczna. Jeżeli mówimy o herbacie, to przejdę do IKEA i mam tutaj taką zaparzarkę, tak to można powiedzieć, jest to metalowe i ja sobie bezpośrednio tą zaparzarką tej herbaty nabieram, nawet nie używam łyżeczki, tylko tym sobie zgarniam tyle, ile potrzebuję i liście nie walają nam się po całym kubku, wiecie, wszystko jest tutaj zamknięte, zaparzymy, wyciągamy i mamy czystą esencję bez żadnych liści, które musimy wyciągać z ust, więc Następnie, no to jak jesteśmy w IKEA, to będziemy w tej IKEA siedzieć, IKEI, IKEULE, IKELE, IKELE będziemy siedzieć, nie wiem jak to się odmienia i w sumie...
wszyscy wiedzą, o co chodzi, nieważne jak to odmienię. To woreczki. I są to woreczki, które są owiane niesamowitą legendą i wszyscy je mega polecają i uważają, że są świetne i do wszystkiego i jak najbardziej się pod tym podpisuje. Są to woreczki strunowe, wielorazowego użytku. Co ważne, nic się z nich nie wyleje, nic się z nich też jakby zapachem nie przeniesie. Ja na przykład pakuję w to karmę w puszce Dali i wkładam do lodówki. Lodówka nie pachnie karmą Dali, wszystko jest zamknięte w tym woreczku. I jeszcze jedna funkcja tych woreczków, to jeżeli macie na przykład chleb i jeden woreczek jest za mały, to te woreczki można łączyć między sobą i zapakować w całości, także ja nie wiedziałam o tym. Zaraz wam tutaj w przebitce pokazuję wam, jak to się robi. Się akurat mieści, ale zakładając, że się nie zmieści, przekładamy to na lewo i wsadzamy jeden woreczek w drugi. Przekazuję dalej, bo to naprawdę fajna, fajna alternatywa. Ja tego też używam na cokolwiek. Jedziemy, załóżmy, gdzieś tam i pakuję tutaj płyny, pastę do zębów, przez co nawet jak mi się coś tam upucy i wypultnie, to nie wypultnie mi na ubrania, tylko do środka tego woreczka. Także jak najbardziej podpisuję się pod tym, że to jest fajny gadżet w IKEA. Takie coś. Są to podstawki pod gorące garnki. One są w dwóch rozmiarach, widzicie, taka mała i taka duża. My tej dużej używaliśmy w poprzednich mieszkaniach. Nawet nie wiedzieliśmy, skąd to jest i kiedyś napatrzyła mi się w IKEA. My mamy blat laminowany, więc nie mogę odłożyć na niego garnka takiego, wiecie, gorącego. Gdy macie blat drewniane, też nie możecie odłożyć gorącego garnka, bo się wam odparzy. Gdy macie kamienne, niby możecie odłożyć ten garnek, ale ja bym nie ryzykowała i tak odkładałabym na coś takiego, bo jakbym pierdzielnął ten kamień, to bym się chyba zakrzycała. Jeżeli chodzi i o folię i woreczki, to chcąc nie chcąc czasami ten woreczek i folię się dostaje. Niestety, ja zawsze biorę do sklepów swoje jakieś tam reklamówki, zazwyczaj są to po prostu papierowe lub te takie grube, wielorazowego użytku. Wam, że to jest zestaw woreczków uzbierany przeze mnie przez jakiś rok czasu, więc sporo. Naprawdę unikam tego i też was proszę o unikanie, ale tak jak widzicie, nawet ja, która staram się, bardzo staram się unikać woreczków foliowych, czasami one się po prostu zdarzają i żeby ich nie wyrzucać, bo może się jeszcze przydadzą 1, 2, 3 razy, wkładam je tutaj, możemy sobie je, wiecie, wyciągnąć, no mniej lub bardziej wygodnie. Mniej wygodnie. Od góry można wyciągać. A, i teraz pokażę wam totalny bezsens, który kupiłam, też w IKEA. Strasznie się uparłam na to, żeby mieć takie coś. I to jest do odmierzania różnych rzeczy. Jak to zobaczyłam, to powiedziałam, że Krzyś, ja to muszę mieć, koniec, kropka i to jest jedyny nieprzemyślany zakup, bo generalnie wszystkie nasze zakupy są przemyślane, natomiast to kupiłam i szczerze wam mówiąc, użyłam tego jeden raz, jak na razie, jeden raz. Leży w szufladzie i czeka na nabranie mocy urzędowej, żebym mogła tego zacząć używać. Ale generalnie nie jest to coś, co jest niezbędne. Ja to chciałam mieć, bo widziałam we wszystkich amerykańskich filmach, że takie coś mają. No to Marta stwierdziła, że sobie weźmie i kupi. Jak próbowałam kiedyś mąkę wyciągnąć ze słoika i prawie rozwaliłam słoik, no to stwierdziłam, że jednak, kurczę, to nie jest aż takie super. Pojawiły się takie woreczki. I ten akurat jest kupiony w Auchanie. Kosztuje to około 5 zł, chyba 4,99 za taki woreczek. I tutaj pakujemy wszystkie owoce i warzywa. Ja mam takie woreczki, dwa. Te metki po prostu sklejam stroną klejącą, żeby pani było łatwiej skanować. I wrzucam sobie do tego woreczka. Zdecydowanie mniej syfu przynosi się po prostu do domu. Cała masa wiadomości odnośnie wagi. Jest to najzwyklejsza waga z Biedronki. Jest to waga Hofen, szklana, biała. Ja ją kupiłam no, z kilka lat temu. Ta waga niby też waży kalorie i tłuszcz i tam te wszystkie sole i tak dalej. Tylko trzeba wpisać odpowiedni kod, ale zgubiłam tą książeczkę. Także fajnie.
Jeżeli chodzi o Biedronkę, to w Biedronce jest coś takiego, ja już wam to pokazywałam jakiś czas temu, ale odświeżę temat. Są takie bambusowe podstawki z porcelanowymi, chyba porcelana to jest, albo szkło, pojemniczkami na górze. I to jest super sprawa na przystawki. One istnieją w różnych wielkościach. O, tutaj mamy coś takiego, że można szyneczkę, kabanosika, co tam chcemy, a tutaj może jakieś grzybki, oliweczki, coś tamtego. Bardzo ciekawa opcja, ładnie to wygląda. Wygląda to przed odpakowaniem, bo ja sobie kupiłam na zapas. Wygląda to tak, mamy bambusowy podstawek i cztery salaterki na górze. I jeżeli chodzi o tego typu rzeczy w Biedronce, to jeszcze mają takie patery, gdzie można sobie poukładać ciasto, też to bardzo fajnie wygląda. I te... Ała! Kurde, ile drzask! Trzeba to chyba wyszlifować. Ja pitole! Fajny jest teraz. Umyłam to i może dlatego. Nie wiem, mąż mi to wyszlifuje, będzie dobrze. Natomiast mi się podobają takie patery. Podoba mi się w ogóle to drewno. Tak trzymamy, nie? Uwaga na drzazgi w cieście! I tego typu sprawy. Trzeba to chyba będzie pomalować jakoś. Albo coś. W każdym razie, mi się podoba. Najwyżej goście będą mieć sernika z drzazgą. To są takie pojemniki, bo ja chciałam, żeby generalnie wszystko było w jednym kolorze i one są świetne, jeżeli chodzi o podstawkę na płyn do naczyń, gąbkę. Ja a propos płynu do naczyń, polecałabym każdemu i zobaczcie sobie, nawet zmierzcie sobie czas, a ja ręczę za to głową. Zmierzcie sobie czas, gdy kupujecie płyn do naczyń i jak w większości domów ten płyn do naczyń stoi sobie luzem i nalewamy go na gąbkę. Zaznaczcie sobie w kalendarzu, kiedy kupiliście ten płyn do naczyń i myjcie tak jak zwykle. Nawet najlepiej, żebyście o tym zapomnieli. Zaznaczcie, kiedy ten płyn się skończy. Po czym kupcie identyczny płyn i nalejcie do takiego pojemnika i używajcie go z dozownikiem. Zobaczcie, ile dłużej ten płyn do naczyń z wami zostanie. Okidoki! Następna rzecz to takie coś. Pewnie większość nie ma pojęcia, do czego to służy, a ja już wam mówię, do czego to służy. To służy do tego, aby sobie odstawiać łyżkę. Tutaj mamy uchwyt na łyżkę, wszystko co nam ścieka z tej łyżki, bo na przykład mieszaliśmy jakąś warzechą, jakąś zupę. I zawsze to mamy na blacie uflekany ten blat taki, że szok, a tak stawiamy łyżkę, warzechę, chochlę, cokolwiek na ten pojemnik i absolutnie problem się kończy. Są jeszcze takie leżące na ziemi, my to kiedyś dostaliśmy jako prezent na parapetówkę właśnie, bo na Instagramie non stop pytacie, skąd mam ten koszyk. Ja dostałam go od mojej siostry i jest on kupiony w Home and You, jeżeli ktoś szuka takiego koszyka. Ale teraz są praktycznie wszędzie, tylko w różnych wielkościach i kształtach. Ten jest z Home and You. Pojemniki plastikowe. Pierwszy pojemnik plastikowy to lunchbox z IKEA. On jest podzielony na części, przez co na przykład sos nam się nie miesza, pomidor, który puszcza sok, nie wymiesza się nam na przykład z ryżem i nie będzie to wszystko takie mokre i wodniste. Bardzo fajna rzecz, mamy cztery takie pojemniki, używane są dzień w dzień, bo jest nam po prostu wygodniej też zabrać. Minus jest taki, że pojemniki się ruszają. One nie są dociśnięte tutaj w taki sposób, że na przykład jeżeli tutaj macie coś bardzo płynnego i wrzucicie sobie to w torebkę i to się wszystko zleje, to wam się to po prostu wymiesza. Ten pojemnik musi być na płask. To jest taki jego minus. Natomiast jeżeli macie coś tutaj, jabłka, marchewkę, jakąś sałatkę czy coś, to wydaje mi się, że nie będzie problemu. Bardziej z tymi płynnymi rzeczami mogą się po prostu przemieszczać między jednym a drugim pojemnikiem, więc generalnie lepiej to trzymać po prostu na płask. I drugi pojemnik to jest po prostu odkrycie życia. Myśmy to kiedyś zamówili w jakimś tam katalogu z rzeczami domowymi, takimi pierdołami, coś a la Mango, wiecie o co chodzi. Są takie katalogi, że jest wszystko i nic i to jest właśnie z takiego katalogu wszystko i nic. Ale dlaczego on jest fajny? Raz, że mieści się tutaj na przykład cały słoik ogórków. I wszystko spoko, powiecie, na cholerę, no przecież ogórki sobie będę trzymała w słoiku. Można, można, ja nie mówię, że można. Jak masz ogórki w foliowym tym opakowaniu, bo tak bardzo często są kiszone ogórki. Nie wiem w ogóle, dlaczego kiszonych ogórków nie wkładają w normalne słoiki, tylko zawsze w jakieś plastikowe wiadereczka albo w takie, wiecie, foliowe te woreczki. To tutaj sobie przekładam te ogórki i jeżeli chcę go wyciągnąć, a nie chcę uwalić ze całej ręki od tej zalewy kwaśnej, to mam coś takiego, że on się wyjmuje. Widzicie? Tutaj ma dziurki, cała woda się wylewa, a tutaj mamy ogórki, które chcemy na przykład zjeść, no nie?
fajna sprawa. Powiem wam, że mała rzecz, a cieszy i naprawdę jest to przemyślane. A oprócz tego możemy mieć też zwykły pojemnik na różne inne rzeczy i takie też mamy 4 i powiem wam, że cały czas minimum 1-2 leżą w lodówce, czy to z kapustą kiszoną, czy z oliwkami, czy z właśnie ogórkami kiszonymi. Bo korniszonych tutaj nie przelewam, bo to nie ma sensu. A z tyłu mamy chlebak i to jest chlebak z TK Maxu. Myśmy długo szukali chlebaka, który nam będzie odpowiadał i wizualnie i tak dalej. I ten jest bardzo ładny, nie jest tani, kosztował 100. Wiecie jak to jest w TK Maxie. Ale to był jeden chlebak, który nam odpowiadał. Myśmy mieli chyba z 3 chlebaki, wszystkie wracaliśmy z powrotem do sprzedawcy, bo poważnie przez Allegro. Nie oceniajcie mnie, tak, kupiłam chlebak za 100 drewniany i jestem z tego dumna. I ostatnia rzecz to spijacz do mleka. On ma jeszcze tutaj pokrywkę, tylko teraz sobie nie zabrałam. I to jest spijacz do mleka Severin. On ma możliwość spieniania mleka, on ma możliwość podgrzewania mleka, w nim robię kakao bezpośrednio. Ma dwie takie wymienne, wiecie, nakładki. Jedna jest z takimi ząbkami, która pieni nam mleko, a druga jest taka, która tylko nam to mleko po prostu podgrzewa. Na tym pojemniku mamy takie magnesy, żeby móc sobie po prostu te nakładki tutaj włożyć, wygodnie wyjąć, a one nam się przede wszystkim nie zgubią. My go mamy też już kilka ładnych lat, działa bez problemu, tylko jak widzicie zżółkł strasznie ten plastik. Straszliwie. I gdybym miała teraz wybierać taki spijacz do mleka, to na pewno wybrałabym w kolorze czarnym, bo jak widzę ten zżółknięty plastik, to aż mi żal tyłek ściska. No ale cóż. Turbo fajna to ostrzałka do noży. I jest to totalnie niepozorne, jak widzicie. Totalnie niepozorne, a naprawdę świetne. Bo zazwyczaj tą ostrzałkę używaliśmy takiej, wiecie, zwykłej z targu, taki kamień i Krzyś to ostrzył. Tutaj przejedziemy 3 razy i nóż jest jak nóż szefa, jak nowo kupiony, świeżo kupiony. Jeżeli szukacie dobrej ostrzałki do noża, to jak najbardziej to jest super. Dodatkowo możecie to przyczepić na blat, bo tu jest taki zasys, składamy i nam się ona w ogóle nie przesuwa. Także nożem sobie po prostu jeździmy, a ona siedzi stabilnie. Rękawica. I to jest rękawica z IKEA. Ona już jest wyświechtana totalnie, też jest brudna, ale ją też, no wiecie, ona już ma swoje lata, bo ona ma chyba z 5 lat. Nie wiem dlaczego, IKEA chyba to wycofała. Nie możemy jej znaleźć, bo chciałam kupić taką samą drugą. Dlaczego ona jest taka zajebista? Dlatego, że jest długa i ja wsadzając rękę do piekarnika po prostu się nie parzę. Teraz są tylko te łapki takie z przodu i gówno one dają, szczerze mówiąc, bo i tak całą łapę mam popaloną. Jeżeli znajdziecie coś takiego w IKEA, rzuci wam się w oczy, to bez zastanowienia bierzcie i uwierzcie mi, że będziecie niesamowicie zadowoleni. Raz, że ona jest antypoślizgowa, nic z nami nie wylatuje z tych łapek. Dodatkowo bardzo dobrze izoluje temperaturę, więc też ultra plus. No i tak jak mówię, jest długa, nawet wsadzając łapy głęboko do piekarnika, nie ma problemu i nie ma stresu, że się czymś poparzycie. Bardzo fajne, mam nadzieję, że to do IKEA wróci i jeżeli tylko wróci, to koniecznie dajcie mi znać, bo ja chcę taką drugą, żebym mogła sobie dwie łapy wziąć. A my jak to braliśmy, to też było bardzo, bardzo dawno temu, tak jak mówię. Nie wiedzieliśmy, jak to się będzie sprawdzać i teraz wiemy, że super, a mam tylko jedną. No i to tyle w tym filmie. Koniecznie dajcie znać, co wy uważacie, co wy używacie z takich ulepszaczy, ułatwiaczy w kuchni. Ja chętnie zerknę, może coś mi się akurat napatoczy na oko. Także dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Do zobaczyska w kolejnym filmie. Bye!